kolejnym filmie sprawdzimy, w jaki sposób maska podsieci wpływa na zakres adresów, które w danej podsieci są osiągalne. Zrobimy proste ćwiczenie na komputerze, który został przypięty do jakiejś sieci. Wywołamy sobie zakładkę protokoły internetowe i widzimy tutaj adres oraz maskę sieci, do której został ten komputer przypięty. Przy masce klasycznej dla klasy C sprawdzimy osiągalność hosta, który będzie się znajdował pod adresem 192.168.38.1. Widzimy, że taki host istnieje w sieci i bez problemu mamy do niego dostęp. Co się stanie w momencie, kiedy maska naszej podsieci zostanie zmieniona z 24 na 26-bitową? Zatwierdzamy zmiany. Czy nasz host nadal będzie dla nas osiągalny? Sprawdzimy, czy zmiany zostały prawidłowo zaakceptowane. Tak. I spróbujemy jeszcze raz dostać się do hosta o adresie 38.1. Jak widzimy, host przestał być dla nas osiągalny. Dlaczego taka sytuacja ma miejsce? Pomocna w odpowiedzi może być tablica routingu naszego komputera, gdzie widzimy wpisy o wszystkich sieciach, które są w tej chwili dla nas osiągalne. Mamy tutaj adres pętli zwrotnej, mamy adres naszego komputera, mamy adresy związane z komunikacją multicastową, ale to nas w tej chwili nie interesuje. Najważniejszy w tej chwili wpis to jest tutaj drugi wiersz, czyli sieć, do której w tej chwili należy nasz komputer. Sieć z maską, którą tutaj wpisaliśmy, 192, końcówka. Ta maska sprawiła, że adres sieci, do której należymy w tej chwili, to jest 192.168.38.64. Czyli zmieniając maskę z 24 na 26-bitową, sprawiliśmy, że komputer nasz znajduje się teraz w sieci rozpoczynającej się od adresu 64. Z tego też powodu host o adresie 1 jest dla nas nieosiągalny. Jeszcze jedna mała próba, jeszcze jedno małe ćwiczenie, co będzie w momencie, kiedy nasza maska zostanie zmieniona na 25 bitów. Czy uda nam się powrócić do sieci, która będzie obejmowała również hosta z numerem 1? Odpowiedź brzmi tak, ponieważ w tej chwili adresem naszej sieci jest adres 192.168.38.0. W związku z tym host o numerze 1 również należy do naszej sieci.